Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek, zagrajemy w Serious Sam 3 BFE, poziom przedostatni już, The Last Man on Earth, czyli ostatni człowiek na Ziemi. Zaczynamy w takim razie. Jesteśmy tutaj sobie w podziemiach, zaczynamy właśnie. Dosyć sporo sekretów tutaj jest, bo 11 całe. Rzucę okiem, czy... Nie, chyba do tej pory mamy wszystko, tak, sześciutko udaje nam się zgarniać, więc na koniec gry będzie achievementik za zdobycie wszystkich sekretów. Chyba, że coś zdarzy mi się pominąć, to byłoby bardzo, bardzo niefajne. Obawiam się, że na tym poziomie może się to zdarzyć. Będę musiał po prostu uważnie grać. Okej, zaczynamy w takim razie. To już jest pierwsze pomieszczenie z przeciwnikami. Cała masa. Come on, you ugly freaks, kosmicznych mał. Ogólnie zajrzę do Netflixa, to jest Horus, Anubis, Great Pyramid. Tego nie czytałem? Czytałem, to tak mi się wydaje. Mniejsza. Tych ciek nic nowego. Spadła sobie małpka. Dammit. Dostała w pysk. I ta też. Tamta się zdążyła. O, ale w pysk dostała pięknie. My musimy natomiast iść tutaj. Zrobię quick save'a. Przyciągamy sobie dźwignię. Tutaj mamy takie cztery pomieszczenia w sumie. I odpalenie będą cztery dźwignie właśnie. Trzy dźwignie będą i w czwartym pomieszczeniu będzie przejście dalej już. I każde takie przyciągnięcie dźwignie odpali nam pewną ilość przeciwników też. Tutaj ostrożnie trzeba. Te małpki są mimo wszystko denerwujące. Potrafią zaboleć, jeżeli da mi się trafić zbyt dużej ich ilości. Dalej idziemy tu, jeżeli się nie mylą. Kolejna dźwignia. Ale tu już coraz więcej przeciwników będzie się pojawiać. Kolejne małpki, oczywiście jakiś clear. Fuck, trafiłem. Zła, zła, niedobra małpa. No, o, goddammit. Idziemy więc teraz na drugą stronę. Chyba tu, nie jestem pewien. Nie, nie tutaj. Tu. O, wow. To ich troszkę było, ale nie za dużo. To wiadomo, sam początek poziomu, także nic skomplikowanego. Później zapewniam was, że będzie trudniej, to dużo. Tutaj się przyda dwururka, bo tu jest clear, dobrze pamiętałem. Okej, okej. Coś bardzo niedobrego słyszę. Wow, arachnoidy, dużo. Przez to pomieszczenie będziemy musieli później przejść, tak w ogóle. Moment, zrobimy to może inaczej. Nie z tej strony się schowam, tylko z drugiej. Tak, przez to pomieszczenie będziemy musieli później przejść. Zgadza się. No, strzelajcie, strzelajcie. Póki możecie jeszcze, bo później was załatwię, okej. No, właśnie one tu są. Zbierzemy sobie rakiety. No i co, teraz musimy odpalić przejście do nich. Także nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć te drzwi tutaj. W ogóle tam mgła jest, która nam widoczność ogranicza. O, fuck, nie, strzeliłem sam w siebie przez kolumnę. Nie, 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 to trzeba cofnąć. Gdzie jestem? Aha, tutaj. Odpaliłem już je? Nie. No to jeszcze raz. Tu by się większa ilość ładunków przydała, no niestety nie posiadam takowych. Coś tu na ślepo napierdzielam. Za dużo z tego nie wychodzi, ale zawsze coś.
Dobra. Powybijane wszystkie te arachnoidy tutaj. W miarę to poszło, możemy ruszać dalej. Tylko trzeba dźwigienkę jeszcze przyciągnąć, ona tutaj gdzieś jest. Nie lubię ogólnie, strasznie nie lubię, muszę wam powiedzieć, mieć tych momentów pod ziemią. Ale o tym już chyba mówiłem wcześniej. Pięknie się rozpadł. Jeszcze ktoś tu był, nie? Tu mamy zdrowie jakieś i lecimy dalej. Tutaj zaraz chyba będzie pierwszy sekrecik, jeżeli się nie mylę. Tam jakiś zbugowany latający kamień był. O tak. Tutaj lecimy sobie na górę. I uwaga, wielki kamień. Co może się stać? Może się na nas polecieć. Ale my się chowamy tutaj w lewo i się go nie boimy. Moglibyśmy iść zanim on tam nam otworzy drogę. Ale najpierw zajrzymy jeszcze tu, bo tu mamy pierwszy sekret, jakim są naboje do minigana. I teraz możemy sobie ruszyć dalej na spokojnie. Kolejne spore pomieszczenie. Stąd generalnie dosyć szybko spadamy. Przeciągamy tą dźwignię, natomiast lecimy na górę. Nie pamiętam tylko, czy tu byli jacyś przeciwnicy, ale chyba nie. Możliwe, że za nami coś będzie, bo tutaj się już to zaczyna obracać. O, tu na dole coś jest, jakieś małpy skaczą. Małpy w czerwonym, także szybko stąd spadamy, nie ma co tutaj się z nimi bić. I kliry chyba też jakieś tam na dole się pozacinały, no to ich sprawa już. Dalej, tutaj sobie idziemy. Op, i tu zaraz będziemy w sumie wychodzić na powierzchnię, jeżeli się nie mylę. Zgadza się, już ją widać zresztą. A, i tutaj mamy przerywnik. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls! Quinn's dead! Charlie's team is out of commission! It's last stand time! Find a safe place and hold up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh? He tries to moon me? I'll shoot his ass off and hang it on my wall. See you in 3000 BC, bitch. I'm heading for the time lock. No właśnie. To się troszeczkę narobiło. Tutaj mieliśmy wracać do domu, ale coś się popieprzyło. Oh, wow. Buguje się... światło, nie wiem czy widzicie. Dziwne. Mam nadzieję, że to się zaraz naprawi. To, a właśnie tu był sekret, za tą kęciapą. Sobie zgarniamy. I lecimy dalej w takim razie. No cóż, trzeba ich wszystkich rozpierdzielić jednak. I przede wszystkim dostać się do time locka. Tu mamy pancerz, amunicji do minigana troszkę dostaliśmy, więc może z niej pokorzystamy. O tak. To jest bardzo, bardzo dobra muzyka. Chociaż już była w którymś z poprzednich poziomów. Nie pamiętam niestety w którym. O tak. Oh yeah, oh yeah. Tu nie możemy wejść na razie. O fuck, klony, nie cierpię tych gości. O tym już chyba mówiłem. Nie cierpię tego systemu, że pocisków gości nie da się unikać. To samo arachnoidy. Wielokrotnie o tym powtarzam. O, skrabdżak idzie, grubas. Fucking shit, no, klonie zasrany. Czesny. O, strzela tam grubas. Świetny motyw muzyczny, naprawdę ekstra. Faktem jest arachnoid.
Dobra, gruba spadł. Okej. Tyle? Jak na razie chyba tyle. Okej. To pozbieramy te pojedyncze płytki pancerza, zawsze się przyda. Nie wiadomo, co nam życie uratuje. Tam jeszcze jest. Tutaj pruje, ostrożnie. Okej. Pięknie, pięknie. Tu mam jakieś zdrowie, ale mam full zdrowie na razie. W miarę to idzie ten poziom. O, oh, fucking shit, Bright. Bardzo, bardzo niedobrze. Clear. Coś one szybko giną. Nie no, jest serious. Bo sobie ten poziom troszkę testowałem, przechodząc go na easy, żeby przypomnieć sobie mniej więcej rozmieszczenie sekretów, a nie chciałem się za bardzo tutaj wysilać w walce z przeciwnikami. Tak sobie pomyślałem, że może złego save'a wstałem, ale wygląda na to, że wszystko jest ok. Coś te cleary tak dziwnie szybko giną. Oh fucking shit, Scrapjack. Znowu Bride. Trzeba się go pozbyć. Ojej! Quick save. Ty mały szubrawcze. To jest Scrapjack. Teraz się go pozbędziemy. Dobra. Tutaj jest Arachnoid. I tu też. One są takie niedobre. Nie lubię tych przeciwników. O fuck. Scrapjack. To też są bardzo... On żyje tu? Myślę, że już padł. To też są wredne potworki. Pięknie. Coś nadużywam tego, co zresztą już mówiłem ostatnio, że nadużywam tego pięknie. O, there is no dog. Ej, kurwa, nie. Tak. To być nie będzie. Tu być nie będzie. Do dewastatora bardzo, bardzo mało amunicji. Więc nie będziemy z niego korzystać. Póki co. Hopla. Tu jest, aha, to Arachnoid. O, ty mały. O fucking shit. Dobra. Żyje. Jest bardzo, bardzo dobrze. Zbieramy sobie te płytki tutaj. Teraz jest kolejny sekret. Niech ja sobie przypomnę, gdzie. Gdzie on był, niech ja sobie przypomnę. Jak szliśmy, chwila. Czy ja go nie ominąłem przypadkiem? Zastanówmy się, jak tam był sekret drugi, ta. To idziemy sobie tu. Myślę, że się pogubiłem. Nie, wydaje mi się, że tak. Idziemy sobie tutaj. Teraz. Tu. Okej, okay, to tak. To tak. Tutaj mamy wejść. Tak, tutaj jest sekret. Tylko musimy tutaj. Co tam? Coś się obudziło. Niedobrze, dobra, mamy wejść tu na ten mur i tutaj do środka. To jest laser gun. My sobie stąd wyskakujemy. Jeszcze nie mamy amunicji, ale ją zdobędziemy jeszcze spokojnie. Tutaj mamy amunicję sobie. O, lecam już. Przyjemniaczki. Pek. Pięknie. Ta animacja jest bardzo niepiękna, ale... O, wow! Źle. Bardzo, bardzo niedobrze. Za chwilę mnie tu uderzył. Spada Anthos. O!
pięknie się rozleciał. Fuck, 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 klony. Ostrożnie to trzeba. Ha! Aż się Rise of the Triad przypomina. Tam goście ginęli. Ten co to tak wyleciał? Ten... Widzieliście to? Co ty tu robisz? Właśnie Rise of the Triad przypomina, jak tam goście ginęli. To bo co, jakiś strzał dostawali? To odgłos wydawali z siebie. Jak się waliło do nich z karabinką, to robił się i padali sobie na glebę. Bardzo śmiesznie zresztą. Dobra, ale w tym miejscu zrobimy sobie przerwę i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Sirius Sam 3 BFE. Do usłyszenia, cześć!